Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o nawiedzonych miejscach, a w szczególności o nawiedzonych domach i mieszkaniach. Czym są ci intruzi, którzy nam tam przeszkadzają? Jak się ich pozbyć? Jak oczyścić taki dom czy mieszkanie? Najpierw zacznę od małych, mniej szkodliwych. Będziemy przechodzić coraz dalej, do coraz większych, coraz bardziej niebezpiecznych, czy nawet groźnych. Zacznijmy od malutkich. Przy takich malutkich duchoskrzacikach najpierw zastanów się, czy w ogóle chcesz się ich pozbywać. Bo cóż ci przeszkadza, jeżeli coś skrobie za szafką, ktoś ci zeżarł śliwkę, a może ktoś ci przestawił grzebień. W zasadzie jest to dla ciebie nic groźnego i nie wiadomo nawet, czy jest sens się takich istotek czy duszków pozbywać. One nie są w niczym groźne. Nawet można by się z nimi zaprzyjaźnić. Ja bym tutaj radził dla osób, które nie chcą się ich pozbywać, taką przyjaźń, nie wiem, wchodząc do mieszkania, mówisz dzień dobry, pytasz, rzucasz tak w eter, jak się budzisz, jak się czujecie? Dobrze? Oj, to fajnie. A lubisz ciasteczka? Bo jak lubisz, to tam w kuchni na blacie świeże ciasteczka położyłem. Nie sądzę, żeby taka istotka lubiła ciasteczka, ale liczy się intencja. Po cóż się z nimi zaprzyjaźniać? One też mogą być w sensie dla ciebie pomocne, dużo nie mogą, ale na przykład na poziomie przegonienia z mieszkania osy, która wpadła i może cię urządlić, są dobre. Jeżeli czegoś szukasz, mogą to z wielkim mozołem, ale jakoś spod tej szafki wykopać na środek pokoju, żeby to było dla ciebie zauważalne. No ale być może przeszkadzają ci w czymś, może chcesz się ich pozbyć. Tutaj będzie dobra, stara, prosta metoda posypanie soli w każdym z kącie, każdego z pomieszczeń. Nie muszą być to duże ilości. Szczypta soli w kącie z każdego pomieszczeń powinna sprawić, że będą się tam źle czuły i sobie z takiego mieszkania pójdą. Mamy potem trochę jakby wyższy etap takich istot, trochę mocniejsze, trochę silniejsze. Tu już dochodzi do jakiegoś przewracania kwiatków, zrywania firanek i tak dalej. Tu tych istot można się pozbyć w dosyć łatwy sposób poprzez okadzanie mieszkania białą szałwią. Nie może być to takie zwykłe okładzanie, trochę bardziej skomplikowany proces. Zacząć trzeba od dokładnego wysprzątania mieszkania czy domu i ma być to sprzątanie gruntowne. Po wszystkich kątach, wszystkie zakamarki. Podczas sprzątania nie myśl o tym, że usuwasz brud, tylko o tym, że wprowadzasz czystość. Potem, kiedy te pomieszczenia są już dokładnie wysprzątane, siebie też umyj, najlepszy tu będzie prysznic. Podczas tego prysznica miej świadomość, że zmywasz z siebie wszelkie negatywne energie, wszelkie brudy psychiczne. Potem weź białą szałwię i okadzaj mieszkanie. W jaki sposób to ma być zrobione? Trzeba to zrobić w każdym pomieszczeniu i zaczynasz od drzwi. Potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwasz się po powierzchni całego pomieszczenia. Takie okadzanie również wprowadza czystość, czystość energetyczną. Jeżeli to są takie istoty na granicy, może je to oczyścić. Jeżeli są jakieś złośliwe, trochę wredne, nie będzie im się w tych pomieszczeniach po prostu podobało. Będzie tam dla nich za czysto i sobie stamtąd pójdą. Następny etap. Następne, już trochę mocniejsze istoty, tu dochodzi do tłuczenia butelek, wywracania mebli. W obecności takich istot możesz się nawet źle czuć. Psychicznie jakoś takie zdołowanie, niepokój. Jeżeli coś takiego cię spotka, to wiesz, że te istoty tam są. Ale tutaj zastanowiłbym się bardziej nad sednem. Czy chcesz je przegonić, czy chcesz je uwolnić? Tutaj bardziej sugerowałbym uwolnienie tych istot. No one prawdopodobnie są jakieś nieszczęśliwe, zagubione. Nie widziałem, żeby ktoś szczęśliwy próbował robić kłopoty innym osobom.
Jeżeli je przegonisz, mogą potem wrócić. Mogą potem wrócić i to jeszcze w dodatku w niezbyt przychylnym nastawieniu do ciebie. Wyobraź sobie taką sytuację, że grabisz liście przez cały dzień. Pracujesz w zieleni miejskiej, twoim zadaniem jest grabienie liści z trawnika. Jest jesień, te liście bez przerwy napadają z powrotem. Kupka, na którą te liście zbierasz, rozwiewa ci się. One mniej więcej są w takiej sytuacji, nie mogą sobie poradzić ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem. Więc jesteś zmordowana, zmordowany tym całodziennym grabieniem liści bezsensownym i nagle podchodzi do ciebie ktoś i mówi: wynoś się stąd. Co tutaj robisz? Wynocha! Wyobrażasz sobie, jak go piżniesz tymi grabiami, to nie wiem, co będzie. Ale jeżeli podejdzie do ciebie i powie: pracujesz cały dzień, męczysz się tutaj bardzo, widzę, jak jest ci ciężko. Daj sobie spokój, to i tak nawieje. Napracowałeś się już dosyć. Idź do domu, odpocznij. Myślę, że pójdziesz i to pójdziesz z wdzięcznością. Tak samo tutaj. Sugerowałbym nie pozbywanie się ich, tylko próbę ich uwolnienia. Jak to zrobić? Podam ci dwie metody. Podam ci zarówno modlitwę, jak i mantrę. Pozwól, że tutaj przy modlitwie wspomogę się karteczką, żeby nic nie pomylić. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna. Może ją wymawiać każdy, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, judaistą, czy innym wyznawcą jakiejkolwiek religii. Ponieważ nie odwołuje się tutaj do świętych, do Matki Boskiej, nie odwołuje się do żadnych postaci. Ja zawsze uważam, że skoro mamy możliwość i prawo zwracania się bezpośrednio do Boga, to pośredników szukać nie trzeba. Podam ci teraz tą modlitwę, modlitwę o uwolnienie tych istot. Dobry, wszechpotężny i wszechobecny Boże, Ty znasz ciemności, które otaczają te nieszczęśliwe dusze. Wydaje im się, jakby otoczyła je chmura ciemności. One utraciły zdolność widzenia światła. Mają wrażenie, że nigdy nie zobaczą tego światła. Wszystko wydaje im się ciemnością. Pomóż im ufać Tobie, ukaż im słońce Twojego miłosierdzia. Ulecz ich serca i napełnij nadzieją pełną Twojego pokoju. Wierzę, że Ty możesz te dusze uzdrowić i całkowicie powierzam je Tobie. Udziel im łask, których potrzebują, aby wytrwać w Twoim świetle. Aż Twoja uzdrawiająca miłość, która nieustannie działa, w końcu przeniknie je i przyniesie ulgę, której potrzebują. Ta modlitwa nie wystarczy, że wejdziesz do mieszczenia i powiesz, tym bardziej wyklepiesz, tu bardziej mantrę można klepać, bo ona opiera się na ilości sylab i brzmieniu dźwięków. Tą modlitwę trzeba wypowiadać w tych pomieszczeniach wielokrotnie, wielokrotnie i przestrzennie. Z pełnym zrozumieniem, z wyciszeniem wewnętrznym i ze skupieniem na jej treści. Po pewnym czasie na pewno zauważysz, że coraz mniej jest zakłóceń, coraz lepiej czujesz się w tych pomieszczeniach. Prawdopodobnie poczujesz wdzięczność tych istot, zanim odejdą. Drugą metodą na istoty na tym poziomie jest mantra uwolnienia. Mantra uwolnienia do światła. Tu też pozwól, że wspomogę się kartką, żeby niczego nie pomylić. Mantrę można mówić raz za razem. Niekonieczne jest jej zrozumienie. Ważna jest ilość sylab i dźwięki. Ważne jest, żeby powtarzać ją ciągle, bez przerwy. Tu też nie wystarczy powtórzyć ją kilka razy. Kilkadziesiąt, może nawet kilkaset razy w tych pomieszczeniach musisz tą mantrę ją wypowiedzieć. Jest to mantra o uwolnienie do światła zagubionych istot. Om Harim Garam Harim Maha Ganapataye Nama Swaha. Tutaj to swaha na końcu jest dosyć ważne, jest jakby przyklepaniem intencji. Nie zwracaj na to uwagę, z jaką intonacją to wypowiedziałem, tak mi się jakoś to powiedziało, pół zaśpiewało. Może było trochę komiczne, ale to jest naprawdę mantra, która tutaj zadziała. Przejdźmy do
najwyższego stopnia trudności? Kiedy już jest naprawdę źle? Czujesz w tych pomieszczeniach, w tym domu, w tym mieszkaniu przerażenie? Kiedy dzieją się naprawdę dziwne, złe rzeczy? Kiedy widzisz, że coś jakby na ciebie czyha, spada ci coś na głowę? Ewidentnie widać, że te istoty są złe, wredne i paskudne. Wtedy nie próbuj tego oczyszczenia samemu. Wtedy zwróć się do osoby, która się tym zajmuje. Zwróć się, nie wiem, do księdza, rabina, muły, szamana, kogokolwiek, do kogo masz zaufanie, kto dobrze by było, że to była osoba, która od lat to praktykuje. Samemu możesz sobie tylko zaszkodzić, tylko rozsierdzić te istoty, będzie jeszcze gorzej. Niech to zrobi za ciebie profesjonalista, niech to zrobi za ciebie ktoś, kto naprawdę to umie, kto może ci pomóc. To już ta osoba zadecyduje, czy ma uwolnić te istoty, czy ma je przegonić. Zostaw to tej osobie, którą wezwiesz, do której masz zaufanie, przy bardzo potężnych będziesz czuć to niebezpieczeństwo. Bardzo potężnych i niebezpiecznych istotach nie ryzykuj działania samodzielnego. Tyle na dzisiaj. Zapraszam cię oczywiście do subskrypcji kanału, do obejrzenia moich innych filmów, gdzie znajdziesz porady na wiele życiowych spraw, trochę rozważań. Szczególnie polecam ci filmy dotyczące astrologii wedyjskiej, która jest niesamowita, chociażby niedawno nagrany horoskop szczęścia. Zresztą dużo jest tych filmów, na pewno znajdziesz w nich coś dla siebie. Dziękuję ci bardzo za twój czas. Do zobaczenia.